Z nami dziś ponownie Joanna Karkowska, projektantka mody Plus Size, właścicielka marki Karko. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Joanno, jak projektuje się ubrania Plus Size? Na czym polega trudność właśnie w projektowaniu ubiorów dla pań o obfitszych kształtach? Jeśli chodzi o figurę malutką, czyli taką do 38, no do 40, no to najczęściej jest tak, że nawet jeżeli są te proporcje różne, czyli no bo tak każda kobieta ma inną sylwetkę, tak. Zarówno wzrost, jak i sylwetkę, naprawdę różnie, talię większą, mniejszą. Natomiast jeśli chodzi o plus size, to te różnice bardzo są widoczne. Czyli jeżeli jest gruszka w rozmiarze 38, załóżmy, dół, no to górę ma 36. Natomiast jeżeli gruszka jest w rozmiarze 50 dół, to ona często bywa, że 42-44 ma górę. I naprawdę wtedy trzeba pomyśleć, jak zaprojektować tą sukienkę, żeby ją wysmukliła, a nie na przykład zrobiło coś w tym stylu, że dobrze, na biodrach będzie się dobrze układać, a na górze będzie za mała, tak? Albo bardzo często, bo jednak nie szyjemy na miarę, więc musimy tych modeli mieć dużo, ponieważ no, figur jest bardzo dużo. Tak. Pani Joanno, bardzo przepraszam, ale pewnie nas słuchają różne osoby, zapewne wśród naszych słuchaczek są panie, które wiedzą, co to jest typ gruszka, ale proszę wyjaśnić. Już mówię, przepraszam. Faktycznie, to jak się jest specjalistą w danej dziedzinie, to mu się wydaje, że inni że wszystko jest. Wiadomo. Tak, że wiadomo. Tak, to jest właśnie taki błąd specjalistów. Także dziękuję bardzo za tą uwagę. Oto figura gruszka jest to figura, gdzie są większe rozmiarowo, obwodowo biodra w stosunku do biustu. Jeśli chodzi o figurę klepsydra, to jest figura najczęściej, która mniej więcej podobne ma biust z biodrami w obwodach i jeszcze do tego zaznaczoną talię. Jest figura też, którą nazywamy potocznie, różnie jest nazywana, ale tak najczęściej chyba odwróconym trójkątem, gdzie panie mają szczupłe biodra, szczupłe nogi, natomiast bywa, że brzuszek i biust jest o wiele większy od bioder. No i są też typowe dziewczynki takie, które na przykład walce i to jeśli chodzi o takie brzuszki typowo, gdzie na przykład często bywa tak, że biust jest mniejszy od brzuszka lub nawet od bioder, to wiąże się czasami naprawdę z poważnymi różnymi niedomaganiami zdrowotnymi i te panie też mają prawo, mimo że gdzieś tam mają problemy zdrowotne, dobrze się czuć, więc dla nich też są odpowiednie fasony. Kolejną taką sprawą, jeśli chodzi o figury plus size, to muszą być też tkaniny. Tkaniny warto, żeby były jak największą ilością naturalnych składników, tak jak bawełna, jak len, jak wiskoza, która jest celulozową tkaniną, ale żeby były też dodatki elastanów i żeby te kroje, szczególnie w taliach, nie były mocno dopasowane, czyli na przykład przy kombinezonach lub przy sukienkach, przy spodniach stosujemy na przykład gumki, wszywane gumki w paskach, gdzie albo stosujemy, że jest wokół, tak, czyli w obwodzie gumka, albo jest tylko na przykład z tyłu i to zawsze daje komfort noszenia. Spodniach wyższe stany, tak, żeby gdzieś tam się tutaj nie wylewało, nie było niemiło. Jeśli chodzi o konstrukcję, na przykład bardzo fajnie sprawdzają się sukienki, bluzki, również kopertowe, czyli przód nakładany na siebie związaniem lub z guziczkami, które możemy zmienić szerokości, dlatego że wtedy sobie same ładnie dopasujemy. No niestety, ale figury plus size nie mają zazwyczaj, także te proporcje są tak równe. Do tego długości. Przy figurach plus size te długości, no niestety nie mogą być za pupę, tak? One te długości muszą być. Chociaż przy figurach na przykład tych odwróconych trójkątach bardzo często dziewczyny świetnie wyglądają w krótkich, takich nawet wysoko poza kolano. No przy figurach gruszki to już niekoniecznie dobrze wygląda, bardziej tutaj ramiona tak odsłaniamy. Do tego na przykład jeżeli mamy krótką szyję albo duży biust, fajnie wyglądają dekoldy, szpic, pterek, kopertowe też świetnie wyglądają. No i ogólnie robienie samej konstrukcji na osobę w rozmiarze 38 i mierzenie tak pierwowzoru, to jest wielkim błędem, później stopniować górę. My mamy modelki, które jeżeli nawet robię jakiś projekt, robimy konstrukcję, to pierwowzory, w ogóle do zatwierdzenia zawsze mierzymy na różnych typach figur i to są rozmiary od 46 do 50, bo to są gdzieś tak nasze środkowe rozmiary. Później mamy w górę, w dół oczywiście. Stopniujemy później w górę, tak, czy w dół, natomiast nie można zmierzyć na rozmiarze 38 i założyć, że 50
2024 będzie tak samo wyglądać. Joanna Karkowska, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo miło. I do usłyszenia za tydzień, kiedy to będziemy rozmawiać o wzorach tkanin, które sprzyjają modzie plus size.